Pani Marszałek, Wysoka Izbo, tryb pilny jest spowodowany tym, że od 1 stycznia 2013 roku nowa ustawa będzie zbierać dane, a więc trzeba szybko jeszcze przygotować rozporządzenia. Natomiast idąc z jednej strony naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ta ustawa przewiduje większą anonimizację danych. Ale też pamiętajmy o tym, że część rodziców protestuje przeciwko takiej anonimizacji, ponieważ ta ustawa pozwala na naliczanie większych wag dla dzieci niepełnosprawnych i ulepszanie kształcenia tej grupie dzieci. Też apeluję do Państwa posłów o nieprzyjęcie poprawki, która za chwileczkę będzie głosowana, ponieważ ta poprawka uniemożliwia naliczanie większych środków dla samorządów na kształcenie dzieci na przykład niedowidzących czy niedosłyszących. Przy wadze obecnie przy kwocie 4,9 tysiąca na jedno dziecko przyjęcie tej poprawki skutkowałoby zmniejszeniem kwoty na subwencję oświatową dla dzieci niepełnosprawnych, niedowidzących, niedosłyszących o kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Dlatego proszę Wysoką Izbę o odrzucenie tej poprawki i zagłosowanie za projektem ustawy. Dziękuję.